Cześć, dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun. Witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj opowiem wam o 5 najczęściej popełnianych błędach przez nowych graczy. O błędach, które zazwyczaj decydują o wygranej lub przegranej, bardziej właściwie o ich przegranej, a naszej wygranej graczy bardziej zaawansowanych. Oczywiście są to błędy dość uniwersalne, które można zauważyć naprawdę u każdego początkującego gracza Magica. Wiem, bo sam je przerobiłem na sobie. Tak więc zanim przejdziemy do filmu, przypominam wam tylko o tym, że jest grupa na Facebooku, do której koniecznie powinniście dołączyć. To jest największa grupa Magicowa w Polsce i tam można dyskutować naprawdę o wszystkim. Przy okazji jest też fanpage na Facebooku, gdzie są wszystkie newsy ze świata Magica oraz dotyczące kanału. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a jeżeli ten film wam się spodoba, to koniecznie pokażcie go swoim znajomym, bo być może oni też są początkującymi graczami z Magica i chcieliby po prostu czegoś się nauczyć, żeby grać lepiej, tak jak wy niedługo będziecie. Lecimy! Pierwszą kwestią, jaką chciałbym poruszyć, jest używanie zbyt drogich zaklęć. Mam tu na myśli wszelkiego rodzaju karty, typu kreatury, instanty, sorcery. Każdy nowy gracz ma coś takiego, że widzi potężne zaklęcie za 6, 7, 8, 10, za milion many i myśli, kurczę, ale to będzie fajne, jak to rzucę, bo od razu wygram. Prawdopodobnie by tak było. Tylko kwestia jest taka, czy faktycznie uda ci się to rzucić, bo zazwyczaj nie. Tak naprawdę w Magicu najdroższe karty w takich competitive deckach w porównaniu standard na przykład kosztują ile? 6 many? Tak jakoś zazwyczaj, to jest max. A zwykle skupiamy się na tych kartach za 3-4 many. Ewentualnie win condition faktycznie czasem 5-6 many. I to są często planeswalkerzy, jakieś mega potężne zaklęcia, ale rzadko kiedy przekraczamy próg 6 many. A nowi gracze mają tendencję, żeby napakować do deku równo. Kilka kart za 7 many, kilka za 8. No i jakoś to będzie, bo przecież zdążę wyłożyć tyle lądów, zdążę przeżyć i wystawić tę kartę. No nie do końca. Poważnie, nie róbcie tego. Granie zbyt drogich kart, po pierwsze, zapycha wam rękę. Nie jesteście w stanie tych kart zagrać, ale macie je na slotach poukładane tutaj. Trzymacie je całą grę, patrzycie się na nie, modlicie, kiedy dobierzecie tą 10. manę. Zwykle tego nie zrobicie. Inna sprawa jest taka, że te karty zwykle nie pasują do waszej strategii, bo jeżeli gracie na przykład deckiem agresywnym, to chcecie mieć karty za 1, za 2, za 3 many, a nie karty za 5, 6, 7 many, bo macie na przykład tylko 22 lądy, 21 lądu, 19 lądów, nie jesteście w stanie wystawić czegoś, co normalnie do zagrania wymagałoby puli 20, powiedzmy 6, 27 lądów nawet w decku, jeżeli mówię o kartach za 8 many. Więc tego absolutnie nie róbcie. No i oczywiście jest jeszcze kwestia taka, że kontry są rzeczą istniejącą w Magicu. Więc jeżeli nawet macie 10 many i jesteście w stanie rzucić zaklęcie, to często ona padnie ofiarą kontry ze strony przeciwnika i po prostu ostatecznie nie wejdzie na pole gry. Finał. Tak więc uważamy na zbyt wysokie, zbyt drogie karty, które efekty mają naprawdę potężne, ale jednocześnie nie są zbytnio możliwe do zagrania waszej talii. Drugą rzeczą, którą początkujący gracze Magic the Gathering zazwyczaj przeceniają, jest życie. Ktoś z profesjonalistów, nie pamiętam dokładnie kto, powiedział takie słowa, że życie w Magicu, poziom życia w Magicu jest nieważny, dopóki nie spada poniżej 1. Więc można coś z tego wywnioskować, prawda? Bo tak naprawdę, jeżeli gracie na kontrolkę, to nie przegrywacie zazwyczaj na poziomy życia. Przegrywacie, bo kontrolka ma przeciwko wam mnóstwo argumentów, na przykład czyści wam pole i potem już trzyma kontry na ręce, które uniemożliwiają wam zagranie kolejnych kart. Jeżeli gracie na midrange, również chodzi o przewagę na polu gry. No jeżeli gracie na agro, faktycznie należy pamiętać o tym życiu, no ale powiedzmy sobie szczerze, to są już rzeczy oczywiste. W większości przypadków lepiej jest poświęcić odrobinę życia, aniżeli na przykład kreaturę czy jakieś zaklęcie. Trzecie miejsce zajmuje zagrywanie zaklęć przed kombatem. I możesz zapytać, co jest w tym złego? No to tłumaczę. Najzwyczajniej w świecie chodzi o to, że zużywacie wszystkie swoje zasoby many, żeby zagrać kreaturę, planeswalkera czy jakieś zaklęcie i przechodzicie do kombatu. Chcecie atakować, przeciwnik już w tym momencie jest w stanie perfekcyjnie przewidzieć, co będzie się działo w jego następnej turze. Ponieważ nie macie już żadnej wolnej many, macie całą określoną swoją sytuację już na polu gry, więc może umiejętnie tego stosować swoich blokerów, może zużyć odpowiednio removal, nie bojąc się, że zagracie coś niespodziewanego. No i powiedzmy na przykład, że przeciwnik ma na ręce tylko jedną kartę, która niszczy
Planeswalkera lub kreaturę. Na przykład wraska z Content, ona akurat exiluje. Ale to jest mało istotne, chodzi o to, żeby pozbywać się kreatury i Planeswalkera. Jeżeli przed kombatem nic nie zagracie i zaatakujecie potężną kreaturą, to jest duża szansa, że przeciwnik zużyje ten swój ostatni removal właśnie na tego atakera, na tą kreaturę. No i potem będzie bardzo w złym humorze, ponieważ nie będzie miał odpowiedzi na potężnego Planeswalkera, którego wy zagracie po kombacie. W każdym razie widzicie, że ma to kluczowe znaczenie, bo jeżeli byście zagrali to przed kombatem, to przeciwnik miałby do wyboru albo zabić potężnego Planeswalkera, albo kreaturę, którą na przykład może blokować i jakoś przetrzymać. Zatem myślę, że ten przykład rozwiewa wszelkie wątpliwości. Zagrywajcie zaklęcia w odpowiedniej chwili, a nie wtedy, gdy tylko macie dostępną manę do dyspozycji. Miejsce drugie zajmuje coś, co tak naprawdę może nie wydać się aż tak powszechne, czyli strach przed mulliganem. Coś, co często widzę u nowych graczy, jeżeli przeciwko akurat nim muszę się pojedynkować, to, że kurczowo trzymają się 7 podstawowych kart, które dobieramy na ręce, nawet jeżeli mają tam 4-5 lądów, bo boją się, że nie dobierą ląda, że nie będą mieli okazji do zagrania swoich potężnych zaklęć, czy też po prostu, sam nie wiem, nie dobiorą po prostu tych zaklęć. Tak czy inaczej, z jakiegoś powodu nowi gracze Magica nie lubią mulliganować. Róbcie to. Naprawdę mulliganujcie. Wam są potrzebne 2-3 lądy na ręce. Max. I potem wszystko inne to jest flut. Jeżeli zobaczycie, jak ja gram na arenie i jak komentuję swoje mulligany, to dojdziecie do wniosku, że w większości przypadków warto jest zrobić mulligan. Chociażby dlatego, że szukam odpowiedzi na strategię przeciwnika, że nie mamy kluczowych kart na ręce dla naszej strategii, albo po prostu mamy zbyt drogie karty na ręce lub zbyt mało lądów. Nie liczcie specjalnie na top decka. Pamiętajcie też, że dużym ułatwieniem obecnie dla graczy jest Scry po mulliganie, który pozwala Wam podejrzeć górną kartę Waszej biblioteki i zdecydować, czy ona pójdzie na sporo na górę, czy może na dno Waszej talii. Więc naprawdę, jeden mulligan jest zazwyczaj dość bezpieczny. Potem naprawdę trzeba już mocno myśleć, ale tak jak mówię, nie bójcie się. Mulligany są po to, by je brać. Jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Pierwsze, niezaszczytne miejsce przypada oczywiście temu, że gracze nowi puszczają wszystkie swoje karty all in. To znaczy, ile macie kart na ręce, tyle chcecie zagrać. To zwłaszcza jest widoczne przy strategiach agresywnych, które mimo wszystko są dość popularne, zresztą słusznie, wśród nowych graczy. Zastanówmy się teraz, czy to jest dobry pomysł, żeby zagrywać wszystko, co macie na ręce, na pole gry. Od razu Wam powiem, że nie. Chociażby dlatego, że ujawniacie wszystkie swoje karty przed przeciwnikiem, a on może dostosować swoją strategię właśnie do tego, co Wy macie na polu gry i decydować na przykład, które kreatury najlepiej usuwać, które najlepiej blokować. Po drugie, kosmicznie wystawiacie się na mass removal, czyli na obszarowe niszczenie wszystkiego, co jest na polu gry. No i oczywiście nie można zapomnieć też o tym, że często niepotrzebne są po prostu Wam wszystkie zaklęcia na polu gry. Chociażby dlatego, że już macie ustabilizowaną sytuację i możecie spokojnie trzymać te karty na ręce na wypadek, gdyby przeciwnik dobrał coś kozackiego i usunął na przykład całe pole gry, ale zużył całą swoją manę na to, to wtedy wystawiacie nowe zagrożenia. Macie ciąg zagrywania kart, a nie, że zostajecie bez paliwa. Czyli zagrywanie all-in raczej nie jest dobrym pomysłem, chyba że dana sytuacja tego wymaga, ale w ten sposób to można zanegować każdy argument. Więc grajcie rozsądnie. To jest taka moja największa prośba, jeżeli chodzi o ten filmik. Myślcie, 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 bo Magic jest naprawdę fajną grą, ale wymaga logicznego rozkminiania. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taki poradnik dla nowych graczy był dla Was przydatny. Gdy ja teraz przypominam sobie, jak zaczynałem, to naprawdę życzyłbym sobie mieć dostęp do takiej wiedzy, bo wszystkie te błędy popełniałem i naprawdę kosztowały mnie one wiele potu, nerwów i przegranych gier. Zatem jeszcze raz zachęcam do tego, żeby podzielić się tym filmem z Waszymi znajomymi, zapoznać ich z moim kanałem, gdzie jest mnóstwo poradników, zwłaszcza dla początkujących graczy, bo to na nich jednak skupiam swoje treści. No i oczywiście wbijajcie na Facebooka, subskrybujcie kanał, wszystkie linki macie w opisie, w komentarzu. I ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się już niebawem, albo w kolejnym poradniku, albo w unboxingu, albo w grach z areny. Tak więc, do usłyszenia, cześć!
It's right there, just trust myself. 난 또 다 태우기에 같은 미세라 again again. It's that to get right and I'm on the deck. It's that the shit, 지득한 노선 무게 die. But time is up, 이 순대 so don't waste to push it. Cause the night에 모아라 태모진 세이치도 다 care. 니도 명원 날 가라 just show me. 이 집 앞은 보시니